Witam w bardzo króciutkim filmiku przy okazji właśnie z widokiem na aktualny stan kolekcji. Tak to wygląda. Tu jest kolejna półka i jeszcze trochę jest na tej. Natomiast o co tak naprawdę chodzi? Co jest istotą tego takiego bardzo jakże krótkiego filmiku? Mianowicie chciałabym tak krótko wyrazić zdanie, czy można zejść z przeogromnej ilości flakonów, w moim przypadku około 300, do takiej ilości właśnie do okiełznania, że tak powiem. Oczywiście można. Ja aktualnie, to zresztą nie jest moje pierwsze zejście z takiej dużej ilości, bo kiedyś zeszłam z 250 około, teraz schodziłam z około 300 i jestem aktualnie na etapie około 140, może nawet już trochę mniej. Wydaje mi się, że na fragrantice mam chyba w tej garderobie tak zwanej perfumowej chyba około 130 paru, plus kilku flakonów oczywiście tam nie ma, ponieważ nie ma w bazie. Czego na przykład nie ma? No nie ma na przykład zapachów Framont, tylko gdzie ja akurat teraz mam, na przykład tu jest jeden Framont. Gdzie on jest? Tak, ja po prostu trochę nie ogarniam. O! Tu. Chociaż to już jest taki Framont, który już ode mnie odleci, niedługo, bo go sprzedałam. Także on już tak nie do końca jest nawet mój. Natomiast gdzieś tam jeszcze mam framondy, które u mnie zostały, na przykład jabłko, zielone jabłko z ambrą, więc trochę takich zapachów jest. Także niektóre zapachy, również niektóre zapachy innych marek, nie ma ich na fragrantwicy, także czasami tak się zdarza, chociaż większość faktycznie tam jest. I tak jak patrzyłam, co jeszcze mam w moim wątku takim właśnie, gdzie coś wystawiam, sprzedaję, to faktycznie jeszcze mam tam chyba z 20 parę flakonów, także myślę, że to jest realne, że znajdę tak gdzieś do około plus minus 100, no może bliżej 110. Czyli nadal jeszcze to nie będzie liczba ta dwucyfrowa, którą sobie zaplanowałam, czyli ta 99 flakonów. Ale, zaraz tutaj pokażę, naprawdę dużo flakonów mam już z niewielkimi ilościami mililitrów, także myślę, że spokojnie, oczywiście ich nie strzelam, bo je uwielbiam, ale zdenkuję. No na przykład Kenzo Le Monde de Bo. Tak, ja po prostu nie mogę ogarnąć. Ła, jest. Tak jak widać, tego jest już naprawdę mało. Co inne z taką naprawdę mam już? No oczywiście, no kochanie, zapach Sublime Balkis. No tutaj już w ogóle, nawet nie wiem, czy to jest pokazane. No, ledwo co tam jest. Próbuję pokazać, ale tak z aparatem to mi ciężko. O, trochę się tam poprzelewało, czyli widać. Co jeszcze z taką naprawdę, naprawdę małą ilością? Tak patrzę. Takie już naprawdę na wykończeniu. No, chociażby Torrente Lore. Tylko, że tutaj zaraz sobie coś nawywracam. Muszę sobie to jakoś pozabezpieczać i dopiero wziąć flakon. O! Złote jajeczko Torrenta. Też jak widać naprawdę mało, czyli już mamy trzeci flakon. Allegri, Róż Blanc też mam na wykończeniu. To będzie czwarty. Co tam jeszcze? No coś tam jeszcze by się na pewno znalazło, żeby faktycznie było mało. O! Tutaj mamy Herba Fresca. Jak widać już bardzo, bardzo mało. Tam mamy ten fioletowy, to jest Givenchy Le Secret Elixir i też tam jest go mało, już nie będę wyjmowała, ponieważ jak widać przy nim są się oparły odlewki i zaraz po prostu mi się wszystko postrąca. Tak, także tak to wygląda. Myślę, że realne jest to, że w tym roku będę miała liczbę 99 flakonów i w zasadzie wszystkie chciały są perfumowe spełnione, także jestem całkowicie spełniona perfumowo i nie tylko, także jestem na bardzo dobrej drodze, żeby faktycznie jakoś te ilości po prostu doprowadzić do takich bardziej ludzkich. Tak, no i to tyle. Podlinkuję w opisie link do mojej tak zwanej garderoby perfumowej, tam będzie można po prostu przejrzeć wszystkie sobie zapachy, które mam aktualnie w kolekcji, bo większość tam jest faktycznie wstawiona. Jest oczywiście dużo niszy, jest też dużo i nie niszowych zapachów, jest też dużo takich po prostu mainstreamowych perełek, takich już unikatowych, na przykład, no nie wiem, tam w oddali z tym czarnym korkiem, tam przedostatnie takie czarne to jest Sicily. Może go uda mi się wydobyć. To jest unikat Dolce & Gabbana, taki piękny, miodowy, w włoskim stylu, piękny. Fajny flakon też. Czerń z takim dosłownie minimalistycznym akcentem złotego, takim akceptowalnym dla mnie. Także to tyle. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i zapraszam na przedstawienie kolekcji, ponieważ już tak jak będę bliżej 100, to na pewno taki projekt, który już obiecywałam, zrealizuję, czyli takie właśnie uaktualnienie stanu mojej kolekcji perfumowej.